Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. 12:25 po północy. 3:30 wczoraj kończyła komisja. 23:30 wtorek kończymy obrady. Na komisji. Proszę Państwa, jest mi przykro jako posłowi ziemi śląskiej, że Państwo nie macie cierpliwości wysłuchać wystąpienia przy likwidacji kopalń i dramatu na Śląsku. Gdzie Wam się spieszy? Gdzie się Panu spieszy? Gdzie? Panowie i Panie posłanki PO i PSL-u, jest mi przykro, że Państwo... A co Pana obchodzi, Panie pośle? Cieszę się, że tak głośno to Pan powiedział z ław Platformy, bowiem jeśli Państwo nie widzicie powagi sytuacji, że Państwo likwidujecie w dużych miastach 4 duże podmioty, jeśli Państwo nie macie świadomości, że nie godzi się w 72 godziny procedować taką ustawę, jeśli Państwo i Pani Premier jest nieprawdą, że Pani mówi... Przeszkadzano mi, Panie Marszałku, bardzo bym prosił pół minuty, bo to jest naprawdę, wydaje mi się, ważne, mam, Pani mam Premier, długą listę. Nie można mówić o tym, że my restrukturyzujemy, kiedy Unia Europejska nie godzi, nie zgadza się na likwidację, bowiem jest dyrektywa, która tylko pozwala pomóc w likwidacji. Pani mówi o uratowaniu Kazimierza Juliuszu. Wcześniej było zaniedbanie właściciela i wprost grabież nastąpiła w kopalniach i w majątku górnictwa. I Panie i Panowie Posłowie, jeszcze mamy możliwość zagłosowania przeciw. Proszę i wołam i szukam 20 sprawiedliwych i odważnych, którzy powiedzą nie. Szukam ich w ławach PO i PSL-u, którzy odważą się nie popierać tej ustawy, by na Śląsku była przyszłość, a nie tak jak w Wałbrzychu problemy ze szybami. Dziękuję bardzo.